Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Drodzy Państwo, wracamy po krótkiej piosence. Mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem, a jest nim profesor Michał Lubina, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, pani redaktor. Mówię tak to z uśmiechem na ustach, bo kilkukrotnie na antenie Radia Wnet nazywaliśmy tutaj pana profesorem. Pan zazwyczaj prostował, że jeszcze nie profesor doktor, więc serdeczne... Mógłbym dalej prostować, bo jestem profesorem nadzwyczajnym, czyli innymi słowy podwórkowym, a stopniem jestem nadal doktorem habilitowanym, ale prawdę mówiąc po 2 latach, kiedy między doktoratem, tą habilitacją, a byciem profesorem nadzwyczajnym, jak wszystkich tutaj poprawiałem, tak już się teraz zmęczyłem, już mam dosyć, już poddaję się. Poprawiać nie trzeba, bo wiedza, merytoryka jest jak najbardziej już na poziomie. Ale tak. Profesora belwederskiego wciąż nie. Także. No, to myślę, że to jest kwestią czasu, a już teraz przechodzimy do naszych tematów. Zaczynamy od Filipin. Ponad 67 milionów Filipińczyków jest uprawnionych do głosowania w wyborach prezydenckich. Proszę powiedzieć, kto jest faworytem, co w ogóle może zadecydować o wyniku tego głosowania, co można ciekawego powiedzieć na temat sytuacji politycznej na Filipinach? Filipiny są absolutnie fascynującym krajem, tak per se, a ich system polityczny jest równie fascynujący. Filipiny są fascynujące dlatego, że to jest tak naprawdę południowoamerykański kraj leżący w Azji. To jest absolutnie unikatowa mieszanka trzech, a nawet być może więcej, ale trzech głównych tutaj wpływów kulturowych. Po pierwsze po hiszpańskich i tutaj najważniejszym z nich jest katolicyzm. Po drugie południowoamerykańskich, czy może właściwie możemy je nawet połączyć, to by było 3, a jakbyśmy je rozdzielili, to było 4. Ponadto azjatyckości rdzennej oraz amerykańsko- czy północnoamerykańskich wpływów ze Stanów Zjednoczonych, no bardzo silnie, wyraźnie obecnych w popkulturze. No i to jest absolutnie niesamowita mieszanka. W Azji nie ma drugiej takiej, na świecie myślę, że drugiej takiej nie ma. No i ona ma oczywiście swoje zalety i wady. I jeśli chodzi o politykę, no to tutaj się chyba lepiej widać te wady, dlatego że z jednej strony jest to demokracja i to demokracja już dość stara, no ale z drugiej strony jest to taka demokracja bardzo naskórkowa, ponieważ Amerykanie jak skolonizowali Filipiny, a zrobili to pod koniec XIX wieku, tam był taki moment, kiedy Filipińczycy sami się wyzwolili od Hiszpanów, a potem Amerykanie ich wyzwolili od nich samych, tak? Więc to jest taki dość znany, a właściwie może nie aż tak znany, ale charakterystyczny przykład kolonializmu amerykańskiego. No i jak Amerykanie w końcu stłumili tą walkę Filipińczyków o niepodległość, to zrobili im kopię w tej własnych instytucji demokratycznych. A więc Filipiny mają wybory, mają kongres, mają trójpodział władzy, mają wszelakie to, co Amerykanie nazywają check and balances. Natomiast te instytucje zostały napełnione miejscową treścią, dlatego że elity filipińskie, kiedy elity filipińskie się już poddały i zrozumiały, że nie mają szans w walce z Amerykanami, no to bardzo chętnie zaczęły kolaborować i no i na tym zyskały, dlatego że tam tak na dobrą sprawę taka feudalna struktura jeszcze z czasów hiszpańskich została przeniesiona do współczesności. No i ona doprowadziła do tego, że tam powstała cała taka klasa oligarchiczna złożona z najpierw kilkunastu rodzin, a potem ich trochę urosło. Tam są różne szacunki. Jedni mówią, i to są pesymiści, że jest to 18, a optymiści mówią, że to jest 40 rodzin, które kontrolują cały kraj. No i te wielkie dynastie właśnie kontrolują również politykę, gospodarkę, media. No układ zamknięty, mówiąc tak po naszemu. No i to powoduje, że ta demokracja filipińska jest mocno ułomna. No i te dzisiejsze wybory to dobrze pokazują, dlatego że murowanym kandydatem i faworytem tych wyborów jest Ferdynand Marcos Junior, czy jakbyśmy powiedzieli w polskiej tradycji Ferdynand Marcos Młodszy, syn byłego dyktatora, który się źle zapisał w historii Filipin, no ale został obalony w 1986 roku, także 36 lat później, no już nie jest to pamiętane i jego syn tutaj przoduje w sondażach.
i prawdopodobnie zwycięży, przynajmniej właśnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o Filipiny, a my teraz już przechodzimy do kolejnego tematu, Rosja i Chiny, czyli oba państwa bardzo dobrze panu znane. Proszę powiedzieć, jak z perspektywy, no już tych przeszło 70 dni ataku Rosji na Ukrainę, możemy ocenić reakcję Chin. Tak naprawdę teraz Pekin stoi trochę pomiędzy wyborem albo wsparcia bardzo bliskiego sojusznika, no i też partnera tak naprawdę biznesowego, albo właśnie przestrzegać ograniczeń nałożonych przez Stany Zjednoczone, przez Europę i tak naprawdę wszystkich innych sojuszników Ukrainy. Co można powiedzieć o tych relacjach rosyjsko-chińskich? No, myślę, że dobrze pani ujęła ten dylemat, przed którym stoją Chiny. No i odpowiedzią chińską na ten dylemat jest przede wszystkim czekanie. Chiny robią wszystko, żeby jak najmniej się opowiedzieć, żeby jak najmniej było wiadomo, jakie jest ich stanowisko. Znaczy oficjalnie jest to neutralność, natomiast ta neutralność jest przynajmniej w wersji retorycznej wyraźnie prorosyjska, dlatego że jak się czyta chińskie oświadczenia wszelakie, czy to MSZ-u, czy też Komunistycznej Partii Chin, no to widzimy tutaj wyraźne poparcie rosyjskie, albo wyraźnie poparcie rosyjskiej narracji o tym, że to NATO jest temu wszystkiemu winne. Więc pod tym względem jest to no, wyraźnie skrzywione w stronę Rosji. Natomiast jeżeli chodzi o działania realne, no to tutaj już jest bardziej niejednoznaczna sytuacja. Aha, jeszcze bym dodał, że te oświadczenia chińskie są celowo mętne, ale to już kilkukrotnie tutaj to też mówiłem na antenie Radia Wnet, to jest jakby i nie tylko ja, myślę, że to Radek Pyszel też tak mówił, czy profesor Guralczyk, więc to jest jakby abecadło chińskiej polityki, żeby tutaj ukrywać swoje prawdziwe zamiary, cele i tak dalej. To robią dość sprawnie. Natomiast jeżeli chodzi o realne działania, no to ta wojna nie jest smak Chinom. Oni oczywiście patrzą, co się dzieje i wyciągną z tego wnioski. Najważniejszym wnioskiem, jaki na razie z tego wyciągają, jest to, że trzeba być samowystarczalnym i żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, jak ma Rosja, że została uderzona sankcjami. W efekcie Chińczycy robią wszystko, żeby nie powtórzyła się taka sytuacja, więc to jest jakby pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o to, co pani pyta, czyli kogo poprzeć, no to oczywiście Chińczycy najchętniej by poparli Rosję, tylko że Rosja nie wygrywa, więc to komplikuje trochę sytuację. Chińczycy zakładali, że Rosja wygra szybko i byli zdziwieni tym, że tak się nie stało. Nie docenili wyraźnie Ukrainy, więc to była pierwsza rzecz. Natomiast no, ponieważ Rosja nie wygrywa, no to Chiny czekają, aż kurz opadnie i starają się nie podejmować żadnych brzemiennych decyzji. No i czekają, aż się wyklaruje wynik wojny z jednej strony, a z drugiej strony aż Zachód pęknie, dlatego że no te tutaj działania Zachodu są jak na Zachód bardzo zdecydowane. No ale widzimy też już pęknięcia tutaj, no chociażby w kwestii sankcji na ropę. Także Chiny czekają i jak najdłużej będą starały się czekać, żeby nie podejmować tej decyzji, bo ona jest niekorzystna dla nich, dlatego że ona tak naprawdę sprowadza się do tego, że z jednej strony, gdyby poparły Rosję, a mają na to ochotę, to w tym momencie otrzymałyby ciosy w postaci sankcji wtórnych. No a tego za wszelką cenę nie chcą, więc w tym momencie jakby tak się wiją, żeby tutaj nie mieć tych sankcji wtórnych, a jednocześnie, żeby pokazać tej Rosji, że są z nimi moralnie. Więc to na razie jeszcze to jako taką Chiną wychodzi w realnej polityce. Kończy się to tym, że no jednak część firm chińskich się może nie tyle wycofuje z rynku rosyjskiego, no to wstrzymuje swoją tam działalność albo ją znacząco ogranicza. Tutaj na przykład Lenovo jest tego przykładem, czy Xiaomi, więc no ale to też są takie działania, które da się odwrócić w razie czego, więc w dużej mierze, jakbym to miał ująć jednym zdaniem, tą przydługą wypowiedź, no to bym powiedział, że Chiny czekają na wynik wojny i na to, że aż kurz opadnie. A jeżeli nawet przyjęlibyśmy no, scenariusz, o którym nikt nie chce słyszeć, ale taki, że Rosja odniosłaby to zwycięstwo militarne, tam
o zwycięstwie politycznym już tutaj też ciężko mówić, ale po prostu wygrałabym by tę wojnę z Ukrainą, to czy mimo tego nie jest tak, że to by nie zmieniło tej taktyki Chin? No bo Chiny kupują od Rosji surowce, kupują broń, ale tak naprawdę to Zachodowi także tutaj, czy Unii Europejskiej sprzedają przecież swoje wytwory i są zależni finansowo. To nawet jeżeli ten wynik wojny byłby bardzo niekorzystny tutaj dla Ukrainy, a także pewno i dla całej Europy, a w szczególności dla Polski, jak spojrzymy na tą bliskość na mapie, to czy mimo wszystko Chiny jednak nadal nie bałyby się takich sankcji? No, jakby wynik wojny jest istotny, a jeszcze istotniejsze są sankcje zachodnie. Czy one się utrzymają? Otóż jeśli się utrzymają i Zachód będzie zjednoczony, wtedy Chiny będą trzy razy myśleć nad tym, czy na pewno tą Rosję poprzeć. Jeśli chodzi o te dotychczasowe kontrakty rosyjsko-chińskie, energetyczne, no to one, czy ropa i gaz, to one są poza sankcjami. Także tutaj nie ma co do tego kwestii. Natomiast gorzej, jeżeli chodzi o właśnie takie różne rzeczy typu elektronika, typu półprzewodniki. Tu jest znacznie gorzej, dlatego że te firmy chińskie są wciągnięte w światowe łańcuchy dostaw i w efekcie otrzymają ciosy w postaci sankcji wtórnych, więc tu jest ten problem. Natomiast z perspektywy chińskiej najważniejsze jest to, czy utrzyma się to wielkie zjednoczenie Zachodu. Dlatego że z naszej perspektywy my często narzekamy, i słusznie zresztą, że ten Zachód jest za mało zjednoczony, że ten Zachód jest tutaj bardzo ustępliwy wobec Rosji. Natomiast z perspektywy chińskiej to było szokujące, jak bardzo Zachód się zjednoczył jednak przeciwko Rosji. No i pytanie, czy Zachód utrzyma to zjednoczenie. Bo jeśli Zachód utrzyma to zjednoczenie, no to będzie to raczej popychało Chiny w stronę ostrożności. Nawet jeśli Rosja będzie wygrywała tę wojnę, to oczywiście pytanie, co oznacza zwycięstwo Rosji, czy oznacza zajęcie Donbasu, czy też nie daj Bóg to, co chcieli zrobić na początku, czyli przejąć Kijów i zainstalować tam swój marionetkowy rząd. Także myślę, że to jakby wynik wojny jest niezwykle istotny, natomiast jeszcze istotniejsze jest stanowisko Zachodu. Jeśli one się zacznie kruszyć, to tym bardziej Chiny będą chciały jednak się tutaj z Rosją porozumieć, dlatego że zasadniczo to, owszem, to co pani mówiła tutaj jest bardzo istotne, to wprzęgnięcie Chin w gospodarkę światową, czyli zachodnią, de facto wciąż kontrolowaną przez Zachód, słabiej niż tam 10 czy 15 lat temu, ale wciąż. Natomiast z drugiej strony mamy jednak przekonanie elit chińskich, że Zachód jest głównym przeciwnikiem, że Zachód chce powstrzymać wzrost chiński, i że też takie przekonanie, które teraz się chyba trochę zaczęło im kruszyć, albo przynajmniej się coś nie zgadza z tą ideologią, a mianowicie przekonanie, że to już jest koniec Zachodu, że mamy tutaj zmierzch Zachodu, i że to już dni Zachodu są policzone. Także myślę, że ta wojna pokazała, że wcale nie, dlatego że Zachód jednak tutaj odpowiedział dość stanowczo. Także najważniejsza jest tutaj wobec stanowiska chińskiego jest pytanie, czy Zachód utrzyma to swoje wielkie zjednoczenie. To już teraz na zakończenie, ale także w temacie pracuje pan nad kolejną książką. Mówię także w temacie, bo będzie to książka o relacjach Rosji i Chin. Proszę powiedzieć, czy to będzie może kontynuacja tych poprzednich tomów, czy możemy się spodziewać po niej czegoś nowego? Czy w ogóle ma już pan jakąś koncepcję w głowie? Kiedy jest planowane, że zakończy pan jej pisanie i właśnie czego możemy się spodziewać? Dziękuję serdecznie za wspomnienie o mojej książce. To jest tak naprawdę podwójna rzecz, jeżeli chodzi o tą książkę. Z jednej strony to jest moja trzecia książka o relacjach rosyjsko-chińskich, i ten nowy element tutaj będzie bardzo istotny. Szczególnie właśnie wydarzenia związane z wojną w Ukrainie, to jest bardzo istotne. Z drugiej strony będę musiał powtórzyć jednak części, które napisałem wcześniej na temat tych relacji rosyjsko-chińskich. A ponieważ zaczęliśmy tą rozmowę od tych wszystkich stopni i tytułów, którymi mnie pani darzyła, i to one dają przede wszystkim pewien luz. To znaczy, ja pierwszą książkę pisałem, to byłem doktorantem i musiałem wszystkim udowodnić, że znam wszystkie podejścia teoretyczne, metodologiczne i tak dalej. Ja teraz już tego nie muszę robić, więc mogę sobie napisać książkę tak, jak zawsze chciałem, czyli językiem zrozumiałym dla szerszego odbiorcy, bez tutaj metajęzyka naukowego. I to właśnie teraz robię, to znaczy tą starą książkę przerabiam w taki sposób, żeby się to dobrze czytało. I to jest jedna część, a druga część to będzie właśnie dopisanie tego, co jest nowe. Zasadniczo ma być to panorama stosunków rosyjsko-chińskich po 1991 roku.
No i czy się uda, to zobaczymy. No mam skończyć do połowy czerwca, a w listopadzie ma zostać wydane. Także dziękuję raz jeszcze za wspomnienie o tym. Ja na pewno tą książkę kupię i będę polecać, bo wiem, że po prostu będzie to kawał dobrej roboty. Bardzo serdecznie dziękuję, profesor Michał, profesor Michał Lubina, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Tutaj także uśmiechamy się do wszystkich naszych słuchaczy z Krakowa. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję, kłonę. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.